Bardzo się cieszę, że możemy spotkać się na Uniwersytecie Gdańskim, największej i najlepszej uczelni w regionie. Dzięki filmowi, który za chwilę obejrzycie, będziecie mogli dowiedzieć się, jak odnaleźć się w pierwszych dniach, tygodniach i miesiącach na naszej uczelni. Realizatorem filmu jest Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej. Zachęcam Was do polajkowania strony Centrum na Facebooku. Serdecznie witam Was wszystkich w gościnnych murach Uniwersytetu Gdańskiego. Jestem pewien, że rozpoczynacie właśnie przygodę swojego życia. To czas studiów, to czas pogłębiania swoich zainteresowań, ale to również czas otwarcia na nowe znajomości, nowe umiejętności, które z pewnością uzyskacie tutaj w uczelni. Serdecznie zachęcam Was do tego, aby sięgnąć do Niezbędnika Studenta, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Wam rozpocząć tą wielką przygodę. Jeszcze raz serdecznie witam na Uniwersytecie Gdańskim. Witam serdecznie nowych studentów Uniwersytetu Gdańskiego. W tym roku, jak co roku, przyjmujemy kolejnych 8 tysięcy osób na studia stacjonarne i ponad 3 tysiące na studia niestacjonarne. Jesteście już teraz między nami i w związku z tym przygotowany został specjalny niezbędnik, w którym znajdziecie najważniejsze informacje dotyczące właściwego rozpoczęcia roku akademickiego w tej nowej społeczności, w której jesteście oczywiście mile widziani. Zapraszam do obejrzenia. Poznaliście już rektora Uniwersytetu Gdańskiego, profesora Piotra Stepnowskiego oraz dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Łukasza Bienia. Teraz przejdziemy do kilku najważniejszych spraw, którymi powinien zainteresować się każdy student pierwszego roku. Większość z tych spraw możliwa jest do załatwienia przez portal studenta. Każda osoba, która dostała się na studia w ciągu 30 dni od rozpoczęcia studiowania, musi podpisać umowę z uniwersytetem oraz złożyć ślubowanie. Aby to zrobić, wchodzimy na portal studenta, logujemy się i wchodzimy w zakładkę Elektroniczny Indeks. W wierszu z kierunkiem, który będziemy studiować, klikamy przycisk Złóż ślubowanie i klikamy Akceptuj treść ślubowania. Następnie klikamy Generuj umowę i Zaakceptuj. By każde z Was mogło być pełnoprawnym studentem oraz korzystać ze zniżek, m.in. w komunikacji miejskiej, potrzebuje legitymacji studenckiej. Żeby ją otrzymać, należy wejść na portal studenta i kliknąć w zakładkę Elektroniczna legitymacja, wydanie legitymacji elektronicznej. Potem należy opłacić wniosek. Dokonujemy tego w zakładce płatności. Legitymację można również użyć jako karta miejska. Wejdźcie na stronę ZTM Gdańsk, aby zobaczyć, jak to zrobić. Dodatkowo jednym z udogodnień, jakie możecie mieć, to elektroniczna legitymacja w aplikacji mObywatel. W zakładce Elektroniczna legitymacja w rubryce mLegitymacja klikamy Złóż wniosek. Po przetworzeniu wniosku klikamy Szczegóły, gdzie pokaże nam się kod QR, który po zeskanowaniu w aplikacji mObywatel umożliwi korzystanie z elektronicznej wersji legitymacji. Każdy student musi odbyć 2 obowiązkowe szkolenia znajdujące się na portalu edukacyjnym. Pierwsze ze szkoleń to szkolenie z bezpieczeństwa i higieny kształcenia. Dzięki niemu nauczycie się najważniejszych zasad bezpiecznego funkcjonowania na uniwersytecie oraz przypomnicie sobie, jak reagować w kryzysowych sytuacjach. Drugim szkoleniem jest szkolenie biblioteczne, którego realizacja ma na celu zaznajomienie się z zasadami funkcjonowania biblioteki UG i efektywne korzystanie z jej zasobów. Po przejściu szkolenia konto biblioteczne ważne jest przez rok. UG oferuje dostęp do sieci bezprzewodowej EduRoam, która funkcjonuje na całej uczelni. Na wybranym urządzeniu na portalu studenta wchodzimy w zakładkę Sieć bezprzewodowa na UG i instalujemy 2 certyfikaty zgodnie z instrukcją. Uniwersytet Gdański na czas studiów zapewnia bezpłatny dostęp do pakietu Office. Aby go uzyskać, należy wejść w zakładkę Office 365 w portalu studenta. W czasie studiów pojawiają się przedmioty, na które należy się zapisać. Każdy student wcześniej czy później musi zapisać się na lektorat z języka obcego oraz zajęcia z wychowania fizycznego w zakładce Zapisy na zajęcia na portalu studenta. Jeśli chcecie znaleźć informacje o tym, kiedy będziecie mogli odpocząć od nauki, to w zakładce Organizacja Roku Akademickiego na stronie Biura Kształcenia znajduje się kalendarz akademicki, w którym znajdziecie informacje o tym, kiedy jest wolne, a kiedy zaczyna i rozpoczyna się sesja. By być na bieżąco z tym, co dzieje się na uniwersytecie, dobrze jest obserwować kilka stron, na których pojawiają się informacje dla studentów. Po pierwsze, komunikaty, wiadomości i ogłoszenia dla zajęć na portalu studenta. Po drugie, komunikaty dla studentów na stronie ug.edu.pl. Po trzecie, aktualności, komunikaty dla studentów na stronach wydziałów, na których studujecie. Po czwarte, aktualności, komunikaty na stronach instytutów czy katedr.
Na wszystkich wydziałach UG znajdują się białe szafki z charakterystycznymi oznaczeniami. W szafkach znaleźć można darmowe środki higieny osobistej na czas menstruacji. Uniwersytet Gdański składa się z wielu jednostek zajmujących się wachlarzem działań i obowiązków. W dalszej części filmu o sprawach związanych z komfortem studiowania, działalnością studencką czy wymianą międzynarodową opowiedzą przedstawiciele jednostek naszego uniwersytetu. Nazywam się Maciej Ciemny, jestem kierownikiem biura stypendialnego. Uniwersytet Gdański przygotowuje co roku dla studentów bogatą ofertę stypendialną. Już na pierwszym roku studiów stypendium rektora mogą otrzymać studenci, którzy rozpoczęli studia w roku zakończenia szkoły średniej i dodatkowo są laureatami olimpiad stopnia centralnego, przedmiotowych i około przedmiotowych, ujętych w spisie Ministerstwa Edukacji. Na stypendium na pierwszym roku studiów mogą liczyć również studenci, którzy mogą pochwalić się medalem co najmniej Mistrzostw Polski za osiągnięcia sportowe. Za to już po pierwszym roku studiów stypendium rektora można dostać za wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe. Stypendium rektora wynosi 850 zł miesięcznie i jest przyznawane od października do czerwca. Oprócz tego każdy student, którego dochód w rodzinie nie przekracza 1050 zł miesięcznie, może otrzymać stypendium socjalne. Studenci spoza Trójmiasta, którzy na czas studiów muszą wynająć tu pokój albo zamieszkają w akademiku, mogą otrzymać tak zwane stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, jeżeli ich dochód w rodzinie również nie przekracza wspomnianych 1050 zł. Stypendium socjalne w zależności od sytuacji i dochodu na Uniwersytecie Gdańskim wynosi od 970 do 1230 zł miesięcznie i również jest przyznawane od października do czerwca. Dodatkowo studenci z niepełnosprawnościami mogą otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Ono również przyznawane jest na 9 miesięcy od października do czerwca i w zależności od stopnia niepełnosprawności wynosi odpowiednio od 760 do 950 zł. Dodatkowo każdy student dwa razy w roku może starać się o zapomogę w przypadku nagłego pogorszenia się sytuacji materialnej, spowodowanego na przykład chorobą i poniesionymi kosztami leczenia, klęską żywiołową, na przykład pożarem, chorobą czy śmiercią członka rodziny. Studenci pierwszego roku również mogą starać się o zapomogi, na przykład w związku z poniesionymi kosztami w związku z rozpoczęciem studiów i przeprowadzką do Trójmiasta. O szczegółach związanych z przyznawaniem stypendiów i innych form pomocy materialnej można zapoznać się na stronie stypendia.ug.edu.pl. Znajdują się tam również numery telefonów i adresy mailowe do wszystkich pracowników biura stypendialnego. Zapraszamy do kontaktu. Warto też śledzić komunikaty w portalu studenta. Będziemy tam informować o sposobach i dokładnych terminach składania wniosku. Biuro stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu w pokojach 110, 116 i 117. Do zobaczenia. Nazywam się Kasper Wiśniewski i jestem przewodniczącym Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej. Przyszedłem tutaj do Was dzisiaj, ponieważ chciałbym Wam opowiedzieć o ofercie noclegowej Uniwersytetu Gdańskiego. Uniwersytet Gdański posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę noclegową dla swoich studentów. Obecnie jest to 7 domów studenckich. Większość z nich zlokalizowanych jest w Gdańsku, natomiast jeden z nich zlokalizowany jest w Sopocie. Wszystkie domy studenckie w Uniwersytecie Gdańskim są zmodernizowane i prezentują bardzo wysoki standard. W domach studenckich Uniwersytetu Gdańskiego zakwaterowanie znaleźć można w pokojach jedno-, dwu- lub trzyosobowych. W zależności od tego cena pobytu za miesiąc dla studenta jest różna. Ceny rozpoczynają się od 460 zł za miesiąc do 620 zł za miesiąc. Obecnie aplikowanie o miejsce w domu studenckim jest bardzo proste. Wystarczy odpowiedni wniosek złożyć w portalu studenta. Pierwsza tura rozpatrywania wniosków o domy studenckie odbywa się na początku wakacji. Natomiast jeśli nie dostaniecie tego miejsca, to nie martwcie się. Możecie aplikować cały rok, a miejsca w akademikach czasami się zwalniają i możecie je otrzymać. W razie jakichkolwiek pytań możecie zadać je administracji akademika bądź w dziale domów studenckich. Dział domów studenckich znajduje się w budynku starego rektoratu przy ulicy Barzyńskiego 1 na pierwszym piętrze w pokoju 111. Zachęcamy do kontaktu mailowego i telefonicznego. Nazywam się Alina Swebocka, jestem wykładowcą języka angielskiego. Obecnie pełnię funkcję dyrektora Centrum Języków Obcych.
Naszą misją, misją Centrum Języków Obcych, jest stałe zapewnianie jak najwyższej jakości kształcenia językowego dla wszystkich studentów lektoratów naszej uczelni. Według polskiej ramy kwalifikacji na pierwszym stopniu studiów lektorat powinien kończyć się, czy student powinien zakończyć naukę na poziomie co najmniej B2 według Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego. Aby rozpocząć naukę na lektoracie, bez względu na to, czy zaczyna on się według programu danego kierunku od pierwszego, drugiego czy kolejnego semestru nauki, każdy student powinien rozwiązać test plasujący, jest on w formie online'owej. Zachęcam do rzetelnego wypełnienia tego testu, ponieważ pozwoli on nam jak najlepiej dopasować Państwa umiejętności do poziomu danej grupy. Wówczas nauka ta będzie i skuteczna, i przyjemna, i najbardziej efektywna. Po zakończeniu lektoratu, po obowiązkowym egzaminie, zazwyczaj jest to egzamin i pisemny, i ustny na koniec lektoratu, studenci mogą ubiegać się o certyfikaty. Obecnie są one wydawane w formie elektronicznej. Proszę Państwa, oprócz obowiązkowej nauki lektoratowej dla wszystkich studentów, mamy też oczywiście taką indywidualną ofertę od kilku lat dla studentów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Są do tego przeszkoleni specjalnie lektorzy, mamy koordynatora i widzimy, że z roku na rok to zainteresowanie rośnie. Zachęcam do tego wszystkie osoby, które mają ku temu podstawy, bo z pewnością będzie to bardziej zindywidualizowana nauka, bardziej efektywna, w bardziej przyjaznym środowisku, chociaż oczywiście są osoby, które wybierają naukę w grupach docelowych. Tu nie ma żadnego obowiązku. Jeżeli natomiast jest taka potrzeba, to prosimy o kontakt, zapewnimy indywidualny tok. Naukę na lektoratach prowadzą świetni dydaktycy, pasjonaci tych języków. Oprócz naszej klasycznej oferty lektoratowej w ramach obowiązkowych lektoratów, Centrum Języków Obcych oferuje też dodatkowe kursy w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Są one obok oferty programowej, skierowane do klientów zewnętrznych, interesariuszy zewnętrznych, w tym do studentów, do pracowników. Tutaj są możliwe różnego rodzaju ułatwienia, zniżki i do tego bardzo zachęcam. Tak jak i do nauki języków przez całe życie i do wielkiej przyjemności z tego procesu uczenia się języków obcych. Nazywam się Dominik Walczak i jestem zastępcą prezesa Fundacji na rzecz Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego. Razem z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oferujemy atrakcyjne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. W ramach oferty proponujemy m.in. szeroki zakres świadczeń, ochronę 365 dni w roku, 24 godziny na dobę na całym świecie, nowoczesny system zgłaszania szkody, telemedycynę oraz e-rehabilitację. Szczegółowe informacje odnośnie ubezpieczenia znajdziecie na stronie internetowej. Link poniżej. Witam serdecznie. Tomasz Aftański, zastępca dyrektora do spraw sportowych Centrum Wychowawczego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego i członek zarządu klubu uczelnianego AZS Uniwersytetu Gdańskiego. Sportem na uczelni zajmują się dwie jednostki: Centrum Wychowawczego i Sportu Uniwersytetu Gdańskiego oraz klub uczelniany Akademickiego Związku Sportowego. Nasze główne obszary działalności to przede wszystkim dydaktyka, wychowanie fizyczne, rekreacja, rehabilitacja i sport. Wychowanie fizyczne to przedmiot obowiązkowy na uczelni, obowiązkowy w wymiarze, ale dowolny w formie. Można wybrać naprawdę wiele aktywności, od popularnych fitnessowych, gier sportowych, nawet po obóz narciarski. Jeżeli chodzi o rekreację, to zapraszamy serdecznie na wszelkie rodzaju obozy sportowe, i żeglarskie, i narciarskie, i różne inne ciekawe akcje. Jeżeli chodzi o rehabilitację, to tutaj mamy bardzo szerokie pole do zagospodarowania dla wszystkich osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Posiadamy również sekcję sportową dla tychże osób i rywalizujemy w integracyjnych imprezach Polski AZS. I nasza wisienka na torcie, czyli sport, prowadzony głównie przez klub uczelniany AZS Uniwersytetu Gdańskiego, to ponad 20 sekcji sportowych regularnie trenujących, do których serdecznie zapraszamy. Ponad 40 dyscyplin, w których startujemy w cyklu akademickich Mistrzostw Polski. Uwaga, mamy czwarte miejsce w Polsce na ponad 100 kilka uczelni. Oraz sekcje sportowe, które zapraszają wszystkich pierwszoroczniaków. Także jeżeli miałaś jakieś zaplecze sportowe, to zapraszamy serdecznie do naszych sekcji sportowych. Tam znajdziesz swoje miejsce nie tylko w zespołach ligowych,
siatkówki, kobiet koszykówki, kobiet futsalu mężczyzn, piłki ręcznej mężczyzn, a również w innych sekcjach sportowych. Zapraszamy serdecznie i nie bój się, bo sport jest fajny i fajny, można sobie spędzić czas na studiach, rywalizując sportowo z koleżankami i kolegami. Gdzie nas znaleźć? Przede wszystkim w internecie, na Facebooku, Instagramie, a wkrótce już na TikToku. Przede wszystkim szukajcie informacji również o stronach internetowych azs.ug.edu.pl i sport.ug.edu.pl. Klub uczelniany AZS Uniwersytet Gdański to budynek 13, a Centrum Wychowania i Sportu to stary rektorat Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy. Nazywam się Roman Tabisz, jestem dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego dysponuje największym księgozbiorem drukowanym w Trójmieście, nie tylko naukowym. Zapisanie do biblioteki jest bardzo proste. Wystarczy odbyć szkolenie biblioteczne online i nic więcej nie musisz już robić. Zbiory biblioteczne możesz wypożyczyć do domu, ale część z nich jest dostępna wyłącznie na miejscu w czytelni. Fragmenty książek i czasopism dostępnych na miejscu możesz zeskanować samodzielnie lub złożyć zamówienie e-mailem. Uzyskasz także zdalny dostęp do zasobów online, przede wszystkim w języku angielskim i polskim. W bibliotece znajdziesz także miejsce dla siebie do pracy indywidualnej oraz pracy zespołowej. A dla osób, które cenią sobie ciszę, otwieramy na czwartym piętrze czytelnię. Biblioteka główna znajduje się w centralnej części kampusu Oliwskiego. Oprócz tego w kampusie Oliwskim mieszczą się jeszcze Biblioteka Prawna, Biblioteka Neofilologiczna i Biblioteka Humanistyczna. Ponadto w Sopocie znajduje się jeszcze Biblioteka Ekonomiczna, a przy ulicy Bieleńskiej 5 Biblioteka Historii i Kultury. W Gdyni dysponujemy czytelnią oceanograficzną. Zamówione do wypożyczenia zbiory możesz odebrać w dogodnych godzinach od poniedziałku do soboty, a zbiory zamówione do książkomatu z Biblioteki Głównej codziennie od 6 do 22. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie internetowej. Bądź z biblioteką od początku swoich studiów, aż do ich pomyślnego zakończenia. Powodzenia. Agata Rudnik, Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytet Gdański, a także Instytut Psychologii również na Uniwersytecie Gdańskim. Jesteśmy tutaj dla Was jako Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego dla wszystkich studentek, studentów, ale także doktorantów, doktorantek i osób, które pracują na Uniwersytecie Gdańskim. Chcemy, żebyście czuli się ważni, ważne, żebyście czuli, że nie jesteście też samotni, nie jesteście samotne. Chcemy Was wspierać i jeżeli tylko czujecie, że zmagacie się z problemami, emocjami, uczuciami, z którymi sobie nie radzicie, jest nas sześć osób, które udzielają wsparcia. Co tydzień pełnimy przynajmniej 12 godzin dyżurów, konsultacji. Jesteśmy dla Was. Możecie zgłaszać się poprzez stronę internetową centrumwsparcia.ug.edu.pl, na której znajdziecie formularz. W tym formularzu podajecie tak naprawdę tylko podstawowe informacje i zaznaczacie, kiedy chcecie i możecie się z nami spotkać. Także możecie zgłaszać się do nas na Skype'ie, ponieważ przynajmniej przez 2 godziny w miesiącu możecie zgłaszać się do nas w ramach tak zwanych dyżurów walk-in, które nie wymagają wcześniejszych zapisów. Po prostu zapraszamy Was do kontaktu. Skorzystać możecie tutaj z takiej przynajmniej 20-minutowej konsultacji. W ramach centrum możecie skorzystać z 3 bezpłatnych konsultacji. Myślę, że są one naprawdę dobrym przygotowaniem do ewentualnej dalszej pracy z psychoterapeutą, psychoterapeutką. Siedziba centrum znajduje się w tak zwanym starym rektoracie w pokoju 224 na 2 piętrze. Zapraszamy też do kontaktu mailowego. Nasz adres to cwp@ug.edu.pl. I co mogę powiedzieć? Zapraszamy do kontaktu. Nazywam się Justyna Rogowska, pełnię funkcję pełnomocnika rektora do spraw osób z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie Gdańskim. Biuro do spraw osób z niepełnosprawnością dysponuje różnymi formami wsparcia dedykowanymi dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni. Wśród najważniejszych i najpopularniejszych usług wyróżniamy adaptację procesu kształcenia, asystentów dydaktycznych, indywidualne lektoraty językowe, wypożyczalnie sprzętu i oprogramowania specjalistycznego oraz transport dla studentów z niepełnosprawnością ruchu.
Biuro ponadto dba i zapewnia dostępność infrastruktury uczelni dla studentów i doktorantów z niepełnosprawnością i szczególnymi potrzebami. Dzięki realizacji projektu Dostępny UG, kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami, finansowanego ze środków Power, biuro prowadzi cykl szkoleń dedykowanych dla pracowników uczelni z zakresu poszerzenia świadomości o niepełnosprawności. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub szczególnymi potrzebami, zapraszamy do kontaktu z nami. Informacje o wszystkich usługach oferowanych przez Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnością znajdziesz na naszej stronie internetowej pod adresem bon.ug.edu.pl. Biuro do Spraw Osób z Niepełnosprawnością znajduje się na ulicy Barzyńskiego 1a, tak zwany Stary Rektorat, pokój 118. Dzień dobry, nazywam się Maciej Nyka i jestem profesorem Uniwersytetu Gdańskiego. Oprócz tego pełnię również funkcję rzecznika do spraw równego traktowania i przeciwdziałania mobbingowi. Na Uniwersytecie Gdańskim dbamy o dobre relacje międzyludzkie. Idąc na Uniwersytet Gdański, wiążecie Państwo z nim się na 2, 3, 5, a jeżeli rozpoczniecie karierę naukową, nawet i może kilkadziesiąt lat. Wszystkim nam zależy na tym, ażebyście Państwo mogli być dumni z uniwersytetu, który tworzycie, a także, żeby uniwersytet mógł być dumny ze swoich studentów, doktorantów, a także i pracowników. Z tego też względu na Uniwersytecie Gdańskim powołano zespół rzeczników. Rzecznika do spraw równego traktowania, rzecznika dyscyplinarnego, rzecznika do spraw etyki, rzecznika do spraw rzetelności naukowej. Jest to zespół osób o wyjątkowej empatii, które zajmują się przestrzeganiem regulaminów oraz zasad współżycia społecznego, które wiążą nas wszystkich w trakcie naszej aktywności na Uniwersytecie. Wszystko to po to, ażeby Państwa studia na Uniwersytecie Gdańskim upłynęły w przyjaznej, życzliwej atmosferze, a także żebyśmy wszyscy przebywali w warunkach, w których będziemy się po prostu dobrze czuć. W razie jakichkolwiek problemów nasze drzwi są dla Państwa zawsze otwarte. Biuro Rzecznika do Spraw Równego Traktowania znajduje się w Starym Rektoracie na trzecim piętrze w pokoju 316. Kontakt z nami możliwy jest również drogą e-mailową. Serdecznie zapraszam. Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego jest jednostką powołaną przez jego magnificencję rektora Uniwersytetu Gdańskiego w celu koordynacji działań studentów, doktorantów i innych członków społeczności akademickiej z zakresu działań naukowych czy społecznych. W ramach Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej znajduje się szereg jednostek, na przykład Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego, Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego czy czasopismo Progres. Jednostki działające w ramach centrum realizują szereg projektów. Do projektów tych można zaliczyć projekty o wydźwięku społecznym, na przykład Różową Skrzyneczkę, akcje charytatywne, takie jak akcja Uraduj Groszem, która odbywała się już kilkakrotnie na naszej uczelni, czy zaangażowanie w akcję Szlachetnej Paczki. Bardzo istotnym projektem społecznym, który wybrzmiał na naszej uczelni, a w który zaangażowane było Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, była akcja zbiórki darów na rzecz osób poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. W ramach akcji kilkudziesięciu studentów i doktorantów naszej uczelni przez kilka miesięcy bardzo ofiarnie pracowało całkowicie nieodpłatnie w ramach wolontariatu na rzecz pomocy najbardziej potrzebującym. Akcja została doceniona przez rektora Uniwersytetu Gdańskiego, przez dziekanów. Studenci na Uniwersytecie Gdańskim mogą zaangażować się w szereg bardzo różnych aktywności. Są to aktywności społeczne, ale także aktywności związane z nauką. Do takich aktywności należy zaangażowanie w działalność kół naukowych. Na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonuje ponad 100 kół naukowych, które bardzo prężnie działają i cały czas rekrutują nowych studentów. Koła naukowe funkcjonują na konkretnych wydziałach, czasem są to koła międzywydziałowe, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zaangażować się w działalność koła,
które nie jest związane z naszym kierunkiem studiów. Czyli na przykład student filologii polskiej może odezwać się do koła fizyków lub do koła związanego na przykład z biologią. Jest to bardzo mile widziane również dlatego, że Uniwersytet Gdański prowadzi działalność interdyscyplinarną i bardzo ważny jest ten przepływ informacji czy przepływ wiedzy pomiędzy poszczególnymi dyscyplinami czy dziedzinami nauki. Niezwykle istotną częścią Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej jest Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to najwyższy organ samorządu studenckiego funkcjonujący na naszej uczelni. Parlament Studentów jest jedynym reprezentantem studentów wobec władz uczelni. Działa także w Forum Uniwersytetów Polskich czy Parlamencie Studentów RP. Parlament Studentów czy jego przedstawiciele zasiadają w organach uczelni, takich jak Senat czy Rady Wydziałów, i tam działają na rzecz uczelni. Dzięki działalności studentów z samorządu studenckiego, na przykład wprowadzone zostały zmiany w regulaminie studiów, które zdecydowanie są prostudenckie i ułatwiają studia na uniwersytecie. Nie zawsze studentowi wszystko musi się udać w trakcie zajęć czy w trakcie sesji, dlatego też Parlament Studentów i Centrum Aktywności Studenckiej służy wsparciem. Jeśli coś się nie uda, z jakiegoś powodu uznacie, że zostaliście źle potraktowani, została wstawiona zła ocena, waszym zdaniem niesprawiedliwa, czy z jakichkolwiek innych powodów, możecie napisać maila na adres parlament.studentów@ug.edu.pl lub do Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej i tam zostanie wam udzielona pomoc. Powiemy, do kogo można się zwrócić, podpowiemy, jak wygląda ta kwestia regulaminowo i na pewno pomoc zostanie wam udzielona. Jeśli chcesz zorganizować jakieś interesujące wydarzenie, czy to związane z kwestiami naukowymi, na przykład konferencję naukową, czy bardziej rekreacyjnymi, możesz zwrócić się do nas. Wystarczy, że napiszesz maila, podpowiemy, w jaki sposób zrobić to zgodnie z procedurami, szczególnie tymi związanymi z bezpieczeństwem obowiązującymi na uczelni, jak załatwić tego typu sprawy z administracją, jak rozpocząć działalność, ale także jak ją rozliczyć. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu na adres mailowy casit@ug.edu.pl. Nazywam się Tomasz Neumann i jestem redaktorem naczelnym Gazety Uniwersyteckiej. Witam Was serdecznie w gronie społeczności akademickiej Uniwersytetu Gdańskiego i gorąco zachęcam do aktywnego udziału w życiu uczelni. Dzieje się tutaj naprawdę wiele. W zasadzie codziennie odbywają się interesujące i wartościowe wydarzenia organizowane przez jednostki uczelni, samorząd studencki czy koła naukowe. O wielu takich inicjatywach możecie dowiedzieć się czytając Gazetę Uniwersytecką, która jest czasopismem dedykowanym szerokiemu gronu osób związanych z naszą uczelnią. Nauczycielom akademickim, pracownikom administracyjnym, emerytowanym pracownikom, doktorantom, absolwentom, no i oczywiście również Wam, studentom. Na łamach pisma publikowane są informacje dotyczące życia uczelni, artykuły poruszające tematy z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego, a także sportu akademickiego czy kultury akademickiej. Dlatego zachęcam Was do lektury i do współpracy. Chętnie podejmujemy tematy studenckie, dlatego jeżeli będziecie chcieli podzielić się z naszymi czytelnikami różnymi ciekawymi inicjatywami, opowiedzieć nam o swoich sukcesach, nasze łamy są również dla Was. Do zobaczenia. Nazywam się Dominik Bień i jestem redaktorem naczelnym czasopisma Progres. Nasze czasopismo powstało z myślą o studentach, doktorantach, młodych naukowcach, ogólnie o osobach, które rozpoczynają czy planują rozpocząć swoją karierę naukową. Teksty nadsyłane do czasopisma najpierw przechodzą proces wstępnej redakcji prowadzonej przez członków naszego zespołu. Następnie poddawane są podwójnej ślepej recenzji. Zawsze staramy się dobierać recenzentów tak, żeby byli specjalistami w obszarze, którego dotyczy dany artykuł. Każdy artykuł czy artykuły, które przeszły pozytywnie proces recenzji, zostały poprawione przez autorów. Trafiają do wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie poddawane są procesowi profesjonalnej redakcji i korekty językowej, no i ukazują się już w formie czasopisma. Co istotne, wszystkie artykuły później trafiają do baz artykułów naukowych, więc żyją, krążą w internecie. Chodzi głównie o to, żeby te artykuły mogły być łatwo odnalezione przez potencjalnych czytelników, naukowców, którzy gdzieś tam później te artykuły mogą na przykład zacytować. Przyjmujemy artykuły właściwie ze wszystkich dyscyplin. Czasami zdarzają się numery tematyczne, wtedy faktycznie ten zakres dyscyplinarny jest ograniczony, ale poza tym zapraszamy autorów ze wszystkich dyscyplin do nadsyłania
artykułów. Cześć, nazywam się Karol Stachowicz, jestem redaktorem naczelnym Radia Mors, czyli mega otwartego radia studenckiego tutaj na Uniwersytecie Gdańskim. I jesteśmy mega otwarci nie tylko z nazwy, ale faktycznie tacy jesteśmy. Zapraszamy do nas wszystkich, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z radiem. Tutaj można działać na wielu płaszczyznach. Możesz być redaktorem informacyjnym, czyli działać w naszym serwisie, prowadzić się, przygotowywać, czytać. Możesz też biegać z mikrofonem i tworzyć dla nas sądy i różne relacje z wielu wydarzeń, także tych kulturalnych, artystycznych. Możesz działać w naszym dziale sportowym, muzycznym, dobierać muzykę, która ma grać w naszym radiu. W naszym radiu jest też miejsce na autorskie audycje. Nasi dziennikarze prześcigają się w pomysłach, o czym zrobić kolejny program, więc również tutaj zapraszamy. Nie chcesz udzielać się przed mikrofonem? Nie ma problemu, zapraszamy do naszego działu online, gdzie możesz nas wesprzeć w działaniach marketingowych, PR-owych, graficznych. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jak do nas dołączyć? Wystarczy wysłać maila na adres mors@ug.edu.pl, w tytule napisać nabór. Odezwiemy się do Ciebie i zaprosimy na przesłuchanie. Witam, nazywam się Michał Biełuszko. Jestem kierownikiem Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Gdańskiego Alternator. Akademickie Centrum Kultury skupia swoje działania w czterech podstawowych strefach. W strefie muzyki, teatru, tańca oraz w strefie interdyscyplinarnej. To tutaj dzieją się najciekawsze rzeczy i studenci wszelkich kierunków i różnych wydziałów mogą przyjść, włączyć się jako widzowie, ale również jako aktywni uczestnicy i organizatorzy wszelkich działań. Najciekawszymi w ostatnich latach projektami, które były realizowane z naszym udziałem, są standardowo koncerty z okazji jubileuszu Uniwersytetu Gdańskiego, które przybierają różną formę. Od występów tanecznych, przez koncerty muzyczne, pokazy filmowe organizowane przez nasz DKF Miłość Blondynki, który co czwartek zaprasza wszystkich miłośników kina na niecodzienne pokazy filmowe. Działania strefy interdyscyplinarnej obejmują literaturę, ale również festiwale podróżnicze, które skupiają młodych podróżników, dają im możliwość prezentacji swoich dokonań zrealizowanych w ostatnich latach. Jednym z ostatnich projektów, które cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, jest Megafon. Megafon to projekt skierowany, tak jak wszystkie inne, do studentów, ale wychodzący zdecydowanie szerzej, jeśli chodzi o możliwości promocji i pokazywania tego, czym oni na co dzień się zajmują. I tak nieoczywiste połączenia jak doktorant biotechnologii i śpiew, czy studentka filologii germańskiej i malarstwo, są to te działania, które między innymi są prezentowane w publicznych przestrzeniach, skupiają bardzo dużą rzeszę studentów i innych odbiorców. Tak więc, jeśli macie pomysły albo chcecie się dołączyć do już działających grup w Akademickim Centrum Kultury, to zapraszamy do naszego biura, które znajduje się w 13. Tutaj oprócz miejsca, w którym możecie zdobyć informacje i wsparcie, znajdują się sale warsztatowe oraz sale ćwiczeń, które udostępniamy wszystkim chętnym, którzy chcieliby rozwijać swoje hobby i zainteresowania. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu poprzez naszą stronę internetową ack.ug.edu.pl. Oczywiście profil społecznościowy na Facebooku, ACK Alternator i w innych mediach społecznościowych. Po wpisaniu takiej nazwy jak ACK Alternator na pewno nie będzie żadnego problemu, żeby nas odnaleźć. Nazywam się Marta Kustosz, jestem studentką biotechnologii oraz ambasadorką studentów Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu CEU. W 2017 roku Komisja Europejska wpadła na pomysł stworzenia sieci uczelni, które współpracując ze sobą stworzą międzynarodowy kampus. Obecnie w ramach projektu European Universities funkcjonuje 41 sojuszy, a CEU jest jednym z nich. CEU zrzesza 6 uniwersytetów z Gdańska, Brestu, Kadyksu, Kilonii, Malty oraz Splitu. W rozwój konsorcjum zaangażowani są studenci, którzy biorą udział w zgromadzeniach Rady Nadzorczej oraz pomagają grupom zadaniowym. Pamiętajcie, że CEU to nie tylko wydarzenia związane z kierunkami morskimi. Organizowaliśmy wykopaliska archeologiczne, konkursy startupów, warsztaty sztucznej inteligencji, a nawet zawody wioślarskie. W ofercie CEU każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy na naszą stronę internetową i social media. Biuro CEU znajduje się w rektoracie na drugim piętrze w pokoju 219.
Sprawdzajcie także swoje uniwersyteckie skrzynki mailowe, ponieważ o wszystkich inicjatywach mówimy w newsletterze CEU. Nasi studenci w ramach programu Erasmus Plus mogą skorzystać z wyjazdów zagranicznych zarówno na studia, jak i praktyki. Są to wyjazdy semestralne lub roczne do krajów unijnych, ale również poza Unię Europejską. W ramach umów międzyinstytucjonalnych na konkretnych wydziałach można realizować wyjazdy przykładowo do Bergen, do Barcelony, do Granady, Izmiru czy też Zagrzebia. Mam nadzieję, że ta krótka informacja zachęci Państwa do udziału w przygodzie, jaką niewątpliwie jest Erasmus. Pobliższe informacje zapraszamy do Biura Współpracy Międzynarodowej. Mieścimy się w rektoracie na drugim piętrze. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Aleksandra Stenka, jestem kierownikiem Biura Karier Uniwersytetu Gdańskiego. Biuro Karier zostało utworzone w 2000 roku, a jednym z naszych kluczowych działań jest oferowanie wsparcia studentom i absolwentom Uniwersytetu Gdańskiego w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Jesteśmy pomostem pomiędzy studentami a pracodawcami. Do Biura Karier każdy student UG może zgłosić się po oferty pracy, praktyk, staży, ale nie tylko. Współpracujemy z lokalnymi przedsiębiorcami oraz globalnymi firmami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami sektora publicznego i samorządowego, w tym z instytucjami rynku pracy. Prowadzimy dla studentów poradnictwo zawodowe i coaching. W związku z tym zapraszamy studentów do uczestniczenia w indywidualnych spotkaniach doradczych i coachingowych, które mogą być pomocne na etapie przygotowań do poszukiwania pracy, stażu czy praktyk oraz planowania ścieżek rozwoju zawodowego. Prowadzimy portal z ofertami pracy, staży i praktyk, który znajduje się pod adresem biuro-karier.ug.edu.pl. Codziennie aktualizujemy i na bieżąco publikujemy tam ogłoszenia. Prowadzimy także dla studentów webinaria, szkolenia i warsztaty. Oczywiście są one darmowe. Łączymy wówczas nasze siły z partnerami oraz pracodawcami i organizujemy spotkania, warsztaty, szkolenia, webinaria z dużego wachlarza zagadnień związanych z kompetencjami przydatnymi na rynku pracy. Wszystkie informacje o wydarzeniach, w tym o prowadzonych zapisach, publikujemy na naszym Facebooku oraz w aktualnościach na naszej stronie internetowej. Zapraszamy studentów i studentki do Biura Karier, aby skonsultować dokumenty aplikacyjne, zbudować profesjonalne CV, aby przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, czy zasięgnąć porady w zakresie budowania ścieżki zawodowej, a nawet odkrywania swoich zasobów i potencjału. Mieścimy się w Starym Rektoracie na Barzyńskiego 1A, w pokoju 122 i 123. Wszelkie informacje znajdują się na stronie Biura Karier, jak również na naszym profilu facebookowym. Zapraszamy do kontaktu mailowego, telefonicznego czy poprzez MS Team oraz kontaktu osobistego. Nazywam się Zuzanna Duraj i jestem studentką prawa i przewodniczącą Studenckiej Poradni Prawnej Wydziału Prawa i Administracji. Główną działalnością naszej poradni jest pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej, które nie są w stanie sobie pozwolić na pomoc profesjonalnego pełnomocnika. Jednocześnie nasza poradnia też wspiera system kształcenia przyszłych prawników, ponieważ pozwala nam zdobyć niezbędne doświadczenie. W poradni funkcjonuje 6 sekcji, które odpowiadają poszczególnym gałęziom i dziedzinom prawa. Sekcja prawa karnego, sekcja prawa cywilnego, sekcja prawa administracyjnego, sekcja prawa pracy, sekcja praw człowieka oraz sekcja street law. W ramach sekcji Street Law organizujemy prelekcje i warsztaty prawnicze skierowane do młodzieży, które mają poprawić ich świadomość prawniczą oraz być może w przyszłości zachęcić do studiowania prawa. Nasza poradnia jest świetnie rozpoznawana przez przyszłych pracodawców, a dzięki działalności w niej możecie zaliczyć obowiązkowe praktyki kancelaryjne. Możecie również poznać mnóstwo bardzo ciekawych ludzi, wyjeżdżać na konferencje i szkolić się. Serdecznie zapraszamy na naszego Facebooka o nazwie Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie na bieżąco informujemy Was o tym, co się dzieje w poradni, a także zapraszamy do naszej siedziby na Wydziale Prawa i Administracji w pokoju 2004. Jeśli chcecie kupić gadżety związane z Uniwersytetem Gdańskim, takie jak koszulki, bluzy, kubki i długopisy, znajdziecie je w naszym sklepie stacjonarnym na Wydziale Nauk Społecznych oraz na stronie internetowej www.gadżetyuniwersyteckie.pl. Zapraszamy!